Cześć, ja się nazywam Dawid Mikoś, a to jest kanał Masa Perłowa. Jestem w mieście Guadalajara, w Meksyku oczywiście, ciąg dalszy tej wycieczki. Przyjechałem tutaj wczoraj wieczorem z Puerto Vallarta, właściwie przyleciałem. Lot trwa niecałą godzinę. Guadalajara jest stolicą stanu Jalisco. Jest to drugie największe miasto Meksyku. Właściwie Meksykanie mówili mi, żeby tutaj nie jechać, bo się strasznie wynudzę. Nie ma tu nic ciekawego do oglądania. A ja uważam, że jest zupełnie inaczej. Wczoraj w hotelu jeszcze właśnie w Puerto Vallarta rozmawiałem z Kanadyjczykiem, który pracuje wprawdzie w Puerto Vallarta, ale starał się o pracę tutaj i mówił, że to jest bardzo fajne miasto. I co muszę powiedzieć o tym mieście, to jest przede wszystkim jest taka różnica w porównaniu i z miastem Meksyk i z Puerto Vallarta, to jest to, że jest tu znacznie, jest to bardziej zrelaksowane miasto. Po prostu w Meksyku, w mieście czuć straszne napięcie, wszyscy są spięci, gdzieś się spieszą. Naprawdę jest to fajne miasto, ale jednak ciężko tam chyba na dłużej wytrzymać. Natomiast tutaj naprawdę jest bardzo fajnie. Nie ma tu jakichś spektakularnych miejsc do zobaczenia, ani monumentalnych budynków, ani żadnych jakichś pięknych rzeczy, ale jest tu moim zdaniem bardzo fajnie. Zobaczymy sobie teraz kilka rzeczy w tym mieście. Teraz za mną to jest Muzeum Cubanias. To jest centrum kulturalne. Zaraz spróbuję tam wejść, a oprócz tego zobaczymy sobie kilka rzeczy w samym centrum. Nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie kowbojów, którzy tutaj chodzą. Bardzo mnie to zaskoczyło. Właśnie pierwsze miasto, w którym widzę meksykańskich kowbojów, którzy sobie tutaj chodzą w tych kowbojskich strojach. Jestem tutaj, będę tutaj przez jeden dzień, więc dużo pewnie nie zobaczę, ale myślę, że te podstawowe, najciekawsze rzeczy uda mi się pokazać. A to jest budynek o bardzo długiej historii. Ma on 200 lat i został wybudowany jako pierwszy właściwie w mieście przez hiszpańskich architektów, którzy przyjechali budować to miasto. Przez wiele lat istniał w tym budynku sierociniec i właściwie dzisiaj tak ten budynek jest nazywany przez mieszkańców. Teraz jego główną atrakcją są freski Josego Orazca, które wypełniają właśnie tutaj głównie sklepienia kopuły. W tym najsłynniejsze to jest obraz, to jest malowidło, które przedstawia takiego mężczyznę na płonącym koniu. Teraz zobaczymy nieco inny rodzaj kultury. Wybierzemy się na bazar Mercado, jeden z największych bazarów w całej Ameryce Łacińskiej. I można tam kupić właściwie trzy najważniejsze rzeczy. Pierwsze to wszystkie takie ozdoby, przedmioty ze skóry. Druga to jedzenie, owoce, czego jest bardzo dużo. A trzecia, która jest najbardziej dziwaczna, to są wszystkie eliksiry, mikstury i inne rzeczy, które mogą się przydać nie tylko w leczeniu, ale też w czarowaniu. That might be for some protection, maybe. Miasto Guadalajara była zakładana przez konkwistadorów aż 4 razy, oczywiście w różnych lokalizacjach.
Niestety, za każdym razem, albo niestety, wypychali ich stamtąd Indianie, którzy bardzo się bronili przed przyjazdem, przed inwazją. Udało się za czwartym razem, ponieważ zostały wybrane właśnie tutaj te tereny, które były bardzo bagniste i nikt po prostu nie chciał inny tutaj mieszkać w tym czasie. Zgodnie z legendą, Beatrice Hernandez to jest kobieta, dzięki której konkwistadorzy postanowili zostać właśnie w tym miejscu, ponieważ już się trochę zmęczyli szukaniem miejsca na osiedlenie i właśnie to ona powiedziała, że już więcej się nie rusza ją i zostaje w tym miejscu. Do dzisiaj stoi jej tutaj taki pomnik, żeby uczcić właśnie to wydarzenie. Jednym z najbardziej znanych budynków w mieście jest też Teatr Degollado. Dlaczego najbardziej znany? Dlatego, że jego wnętrze powstało z inspiracji Boską Komedią Dantego, a przede wszystkim jest tam fresk, który nawiązuje właśnie do tej książki. Jest też związana legenda z tym miejscem. Uważa się, że jeżeli przedstawienie będzie złe, to cała kopuła z tym freskiem runie na publiczność, więc jeżeli ktoś naprawdę uważa, że przedstawienie było złe, powinien jak najszybciej uciekać, jeżeli ta przepowiednia miałaby się spełnić. Wizytówką Guadalajary jest katedra. Jest ona prawie tak stara jak samo miasto. Powstała ona w drugiej połowie XVI wieku. A te wieże, które nie wiem, czy do końca pasują do niej, powstały znacznie później i to nie są oryginalne wieże, ale powstały one po trzęsieniu ziemi, które zresztą nawiedzają to miasto raz na jakiś czas. W podziemiach znajdują się krypty oraz, uwaga, tajemne przejście, które prowadzi do różnych ważnych budynków miasta. Miał być to sposób na to, że jeżeli w przypadku ataku na miasto będzie można przejść i ukryć się w katedrze. Nie wiem, wprawdzie tutaj przewodnik mówił, że tak naprawdę istnieją te tunele, ale czy to jest prawda, czy to jest tylko jakaś taka bajka, nie mam do końca pewności. Z tyłu za mną, po lewej stronie, widoczny jest ratusz miejski, chyba, jeżeli dobrze widać. A tuż przed nim jest taka mała glorietka, która była narodem Francuzów dla Meksykanów, którzy do końca Meksykanie nie wiedzieli, co z tym zrobić, ponieważ te rzeźby, niektóre są nagie, były nagie. To są kobiety z gołym torsem i no cóż, urzędnicy przychodzili wieczorami, żeby je zasłaniać. Oczywiście te stroje znikały. Po pewnym czasie powstały te kobiety zostały im wdzianka dorobione już przez meksykańskich artystów. A to nigdy nie ukończone mauzoleum. Tak naprawdę są tam groby ludzi, głównie którzy zasłużyli się dla rozwoju miasta i kultury tutaj. I zresztą są ich tutaj pomniki przy alejce. I jest ich całkiem sporo. Może pamiętacie tych muzyków, którzy grali na cmentarzu w Mexico City? To byli mariachi, czyli tacy grajkowie bardzo tradycyjni. I z tego, co się dowiedziałem, to właśnie oni stąd pochodzą. Zresztą tutaj Jalisco to jest właśnie też takie centrum kultury meksykańskiej. Właśnie dlatego mariachi są stąd. A nazwa prawdopodobnie wzięła się z tego, że mariachi, czyli od małżeństwa, to prawdopodobnie grywali oni po prostu na początku na weselach. A teraz w bardziej lub mniej tradycyjnej formie przy okazji różnych uroczystości, tak jak właśnie te z okazji Święta Zmarłych. I
to już wszystko z Guadalajary, drugiego największego miasta w Meksyku. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film. Koniecznie zostawcie komentarz i lajka oczywiście pod filmem. Do zobaczenia z kolejnego miejsca w Meksyku.